MMA.pl, Michał Rogoziński. Jesteśmy trochę tak smutno, bo z Mariuszem Pudzianowskim nie, obiecałem, że nie będę cię męczył, więc powiedziałem menadżerce dwa pytania. Będę się starał tego trzymać, ale pierwsze będzie bardzo ogólne. Powiedz mi proszę, jak się czujesz po walce? Jak po pierwszej rundzie tak naprawdę urwało mnie i mniej więcej wiem, gdzie błąd popełniłem, ale to do nikogo pretensji nie mam, tylko mogę mieć sam do siebie. Obalenie było wszystko, tylko za mało pracy w tym parterze. A dlaczego za mało pracy, więc już nie będę tego roztrząsał. Był lepszym przeciwnikiem ode mnie dzisiaj. Chyba złamię zasadę, a te łokcie poczułeś? Nie, tych łokci nie poczułem. Po prostu to jego uderzenia aż tak bardzo nie działały na mnie, tylko po prostu ręce mi urwały. Jeżeli ręce mi urwały, ja nie miałem czym pracować. Przypomniało mi się po prostu to, co było 6 lat temu. Po prostu znowu ten efekt przyszedł sprzed 6 lat, że po prostu w pewnym momencie ucięło mi moc. No i wtedy no to sobie można wojować i nic się nie zrobi. Więc, a to jest doświadczony zawodnik. Oczywiście ja go nie lekceważę, nikogo nigdy nie lekceważę. To, że akurat jakieś filmiki były, to było to, ale ja tego przeciwnika nie lekceważyłem. No jest dobrym zawodnikiem, ale dla mnie jestem zawodnik do zrobienia, tylko muszę wyeliminować te błędy, które po prostu zrobiłem. No i przysnąłem, no trzeba powiedzieć jasno i otwarcie, przysnąłem. Rozmawiałem z Grahamem, powiedział, wyrażał się w ogóle dużym szacunkiem na twój temat, docenił, powiedział, że jesteś strasznie silnym facetem i ciężko mu przyszło to, natomiast myślę, że dla ciebie to jest taka gorycz, bo gdzieś tak, nie wiem, 6 lat nic się nie działo, a nagle, nie, czuć, no widać też. No jest, widać, troszeczkę lakier porysowany, przez 3 lata przyzwyczailiśmy się, że 4 walki z rzędu były wygrane, no to Pudzian musi wygrywać, bo nauczyłem tego wygrywania podczas zawodów Strongmana. MMA jest nieprzewidywalnym sportem. Tak jak powiedziałem, na 11 tygodni jeden trening mi wyleciał. Niby wszystko było dobrze, a jednak było niedobrze, no bo gdzieś coś tam nie zagrało. No ostatniej, na przedostatniej walce, no niby wszystko planowałem, że pełen dystans, wszystko naprawdę ciężko będzie, no potoczyło się szybko. To jest MMA. MMA jest nieprzewidywalny i czasami faworyci przegrywają, więc ja się z tym godzę, więc biorę to na klatę. Nie ma co tutaj debatować. Był lepszy. Cenny, głowa do góry. Powiedz teraz jeszcze tylko jakieś plany, jeżeli chodzi o dalszej, no wiesz, no KSW i waga ciężka, gdzieś zmierzaliśmy, nie pytam o Fedora oczywiście, ale jak to wyrobić? Teraz, żeby zrobić dwa kroki do przodu, trzeba zrobić krok wstecz. Jestem tego nauczony, wiem co to znaczy ciężko trenować. Na pewno na tych przygotowaniach nie obijałem się, a uważam, że za ciężko. W 2004 roku pojechałem na obóz sportowy na 2 miesiące, harowałem jak wół. Pojechałem na Mistrzostwa Świata, byłem trzeci i mówię, dlaczego? Czasami za dużo nie znaczy dobrze. I tym razem też powiem, za dużo nie znaczy dobrze. Czasami kilka jednostek treningowych zdejmi, a ja jestem po prostu kat treningowy. Dla mnie nie ma czegoś takiego, na rzęsach przychodzę zmęczony, nie ma. Jest do wykonania plan, 10 powtórzeń, 10 robię. 20 obaleń, 20 robię. Czasami troszeczkę trzeba powiedzieć, Mariusz, stop. A u mnie nie ma, że nie wykonam tego. No i czasami o 1-2 treningi jest za dużo. Dzisiaj pytałem też do zawodników o atmosferę na arenie. No. Trzeba przyznać, Mariu, czy wygrywasz, czy przegrywasz. Ludzie cię po prostu ubóstwiają i kochają. Skandują twoje imię, mówią, nic się nie stało. Jeżeli przegrywasz, a zdarza się czasami, dawno się nie zdarzyło, nic się nie stało. Wygrywasz, jeszcze bardziej się cieszą. Jak to? I to jest właśnie to, czegoś takiego akurat są tutaj. Jest to właśnie coś fajnego, dlatego że tutaj Polonia przyjechała za chlebem i oni są głodni tego. Z tą Polonią mam do czynienia co jakiś czas, dlatego że tutaj przyjeżdżam za 2 tygodnie, też tutaj znowu będę. 15 listopada, więc na pewno z tym, którym się nie udało zrobić kilka zdjęć, zapraszam już dzisiaj, 15 listopada będę tutaj na terenach Londynu. Będziecie mogli mnie spotkać, więc musicie dzisiaj mi wybaczyć. No i naprawdę miło mnie zaskoczyliście, tylko troszeczkę za głośno krzyczyliście, bo ja narożnika nie słyszałem, no ale to jest moja wina. No i wybaczam wam. Bardzo ci dziękuję jeszcze raz za czas. Przeproś Basię, że miało być dwa pytania. Dziękuję. No cześć.